Jego historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmowy. Ten slogan często powtarza się w kontekście sportowców, którzy wychowywali się w szemranych dzielnicach, gdzie panował głód i skrajne ubóstwo, a prawo wyznaczały uliczne gangi. Często są to jednak tezy formowane na wyrost, a kolejne biografie znanych sportowców okazują się być cukierkowymi historiami, gdzie to ciężkie dzieciństwo oznacza niewiele więcej niż życie nie różniące się za bardzo od tego prowadzonego przez tysiące innych rodzin, które codziennie mijamy na ulicach naszych miast. Jednakże część takich opowieści faktycznie pasuje do zdania, którym rozpocząłem dzisiejszy podcast. Kolebką piłkarzy, którzy zamiast zejść z drogi prawa i parać się życiem przestępczym, wybierają ciężkie treningi i szlifowanie własnego talentu, pozostaje Ameryka Południowa. O prawdziwości tezy, że życiorys naszego dzisiejszego bohatera nadaje się w zupełności na scenariusz filmowy, niech świadczy fakt, że na jednej z platform streamingowych możemy już obejrzeć serial fabularny oparty na jego biografii. Ale do tego tematu zapewne jeszcze wrócimy. Tymczasem po raz kolejny przenieśmy się na brudne przedmieścia Buenos Aires, służące za kopalnię diamentów argentyńskiej piłki nożnej. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami podcast Historie z boiska. Aby być na bieżąco, zaobserwuj mnie na YouTubie lub na Spotify. Dziękuję. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Barrio Ejercito de los Andes to jedna ze wschodnich dzielnic Ciudadela, miasta wchodzącego w skład aglomeracji stolicy kraju Tanga. Swoją nazwę zawdzięcza juncie wojskowej, która w latach 70. nadała jej tę nazwę na cześć Armii Andów. Jednakże oficjalnej nazwy tego miejsca nie używa żaden z autochtonów. Lokalsi znają to miejsce jako Fuerte Apache. Taką nazwę nadał jej dziennikarz José de Cer. Stanowi ona nawiązanie do filmu Fort Apache, The Bronx, z Paulem Newmanem w roli głównej. To właśnie w tym miejscu, 5 lutego 1984 roku, przyszedł na świat Carlos Alberto Martinez. Chłopiec, który już w wieku niemowlęcym miał się przekonać o tym, że życie nie ma zamiaru traktować go ulgowo. A przynajmniej, że nie może się spodziewać dzieciństwa usłanego różami. Pierwszą życiową nauczkę mały Carlos otrzymał, będąc 10-miesięcznym brzdącem. Ciekawski chłopczyk wylał wówczas na siebie rondel z gorącą wodą. Tamta sytuacja naznaczyła go na całe życie. Malutki Carlos wylądował w szpitalu z poparzeniami trzeciego stopnia. Charakterystyczna blizna na prawym policzku przyszłego piłkarza, która ciągnęła się przez szyję aż po klatkę piersiową, na zawsze miała pozostać jego najbardziej charakterystycznym znakiem szczególnym. I chociaż ta zmiana skórna mogła w oczach wielu osób szpecić Carlosa, ten nigdy nie miał zamiaru nic robić w kierunku zatuszowania blizny lub jej usunięcia. To było doświadczenie, które naznaczyło mnie na całe życie i zdefiniowało, kim jestem. Nigdy nie poddam się operacji plastycznej. Albo ktoś mnie bierze takiego, jakim jestem, albo wcale. To samo tyczy się moich zębów. Mówił po latach nasz bohater. Częste braki w uzębieniu były wynikiem ciężkiego życia w Fuerte Apache, przeludnionej betonowej dżungli, gdzie często trzeba było używać pięści, by skutecznie walczyć o swoje racje. Jednakże ciosy przyjmowane podczas ulicznych bijatyk były zapewne niczym w porównaniu z batami, które zsyłał Argentyńczykowi los. Kilka lat po incydencie z oparzeniem jego ojciec został zastrzelony. Natomiast uzależniona od kokainy i mająca problemy psychiczne matka nie radziła sobie z jego wychowaniem, więc postanowiła go porzucić. Chłopca przygarnęła jego ciocia Adriana Martinez i jej mąż Segundo Tevez. Pomimo tak traumatycznych przeżyć, Carlos wspomina swoje dzieciństwo z sentymentem. Moje dzieciństwo było niezapomniane i chciałbym przeżyć je jeszcze raz. Nie dbam o to, co mówią o tym miejscu i nie zamierzam zapominać o korzeniach. Fuerte Apache to najpiękniejsze miejsce, chociaż naprawdę biedne. Mimo że przebrani rodzice Carlosa mieli już kilkoro własnych dzieci, dokładali wszelkich starań, by ich nowy podopieczny miał jak najlepsze warunki do życia i nie obrał drogi dilera narkotykowego lub pospolitego przestępcy. Szczególnie, że od najmłodszych lat było widać, że Carlos otrzymał od losu nieprzeciętny talent do futbolu.
Przygodę z piłką rozpoczynał w wieku 8 lat w zespole Atletico All Boys. Nie minęło jednak dużo czasu, gdy młody zawodnik przykuł uwagę możniejszych klubów. Chęć zatrudnienia Carlosa u siebie wyrazili działacze Boca Juniors. Jednakże negocjacje pomiędzy nimi a włodarzami All Boys układały się bardzo opornie. Do tego stopnia, że trzeba było doszukać się kruczka prawnego, by umożliwić przeprowadzenie tej transakcji. Jednym z warunków powodzenia całej operacji była zmiana nazwiska młodego talentu. Chłopak przyjął wówczas nazwisko swojego przybranego ojca. Na La Bombonerze zameldował się już więc nie jako Carlos Martinez, lecz Carlos Tevez. Pod tymi personaliami zaczął zdobywać coraz większą sławę. Przez pierwsze 4 lata pobytu w jednym z największych klubów Argentyny Tevez szlifował swoje umiejętności, marząc o tym, że w końcu dostanie szansę występu w seniorskim futbolu. Nie musiał na nią długo czekać. 21 października 2001 roku, w wieku 17 lat, pojawił się na boisku w spotkaniu przeciwko Talleres Córdoba. Swój dziewiczy sezon w pierwszym zespole Boca zakończył z bilansem 15 spotkań i 2 goli we wszystkich rozgrywkach. W kolejnym otrzymał więcej szans na pokazanie się żywiołowej publiczności, która tłumnie wypełniała sektory na legendarnej La Bombonerze. Nastolatek podkręcił w następnym roku swoje statystyki do poziomu 16 goli w 41 grach. Eksperci i kibice, zachwyceni grą Carlosa, automatycznie zaczęli mu przyklejać łatkę następcy Maradony, jak zwykło się czynić z każdym ponadprzeciętnym talentem reprezentującym barwy albicelestes. Dodatkowo Teveza łączyły z boskim Diego cechy fizyczne, takie jak kruczoczarne włosy i przysadzista postura. Carlos, podobnie jak Maradona, również wywodził się z biednych osiedli, zamieszkanych przez klasę robotniczą oraz ludzi ulicy. Był po prostu chłopakiem z sąsiedztwa, z którym przeciętnemu kibicowi łatwiej się było utożsamić niż z zadufaną gwiazdą z dobrego domu. Na boisku odznaczał się olbrzymim sercem do gry i potrafił harować jak wół przez pełne 90 minut, czym również zdobywał miłość kibiców. Okres spędzony w zespole ze stolicy Argentyny zaowocował także pierwszymi trofeami, którymi mógł pochwalić się Tevez. W 2003 roku wraz z kolegami sięgnął po triumf w rozgrywkach Copa Libertadores. Był zresztą autorem jednej z bramek w wygranym 5-1 dwumeczu finałowym przeciwko brazylijskiemu Santos FC. Rok później Argentyńczycy ponownie sięgnęli po międzynarodowe trofeum, którym tym razem okazało się być mniej prestiżowe Copa Sudamericana. Tevez ponownie wpisał się na listę strzelców w wielkim finale. Jego trafienie zadecydowało o triumfie nad boliwijskim klub Bolívar. Ponadto mistrzostwo Argentyny i pokonanie w rzutach karnych AC Milanu w starciu o Puchar Interkontynentalny. Rok 2004 oznaczał również kres pierwszego epizodu Carlosa w ekipie z Buenos Aires. Nim jednak to się stało, Tevez pojechał wraz z reprezentacją do Aten, by wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich. Prowadzona przez Marcelo Bielsa drużyna, w której barwach poza Tevezem zagrali m.in. Javier Saviola, Javier Mascherano, Kili González czy Roberto Ayala, wygrała wszystkie 6 spotkań i przywiozła z Grecji złote medale. Co ciekawe, był to pierwszy od 1952 roku krążek z najcenniejszego kruszcu zdobyty przez reprezentantów Argentyny w jakiejkolwiek konkurencji olimpijskiej. Satysfakcja Teveza mogła być tym większa, że z Grecji wracał jako zdobywca 8 goli, które zapewniły mu tytuł króla strzelców tamtego turnieju. W styczniu 2005 roku zawodnik, nazywany Apaczem, ze względu na miejsce, z którego pochodził oraz swoją waleczność, zmienił barwy klubowe. Zapewne od dawna jego nazwisko znajdowało się w kajetach europejskich skautów. Tevez co prawda opuścił ojczystą Argentynę, ale pozostał w Ameryce Południowej, parafując umowę z brazylijskim Corinthians. Boca otrzymało za tę transakcję 18 milionów dolarów, co stanowiło rekordową sumę, biorąc pod uwagę transfery odbywające się wewnątrz kontynentu południowoamerykańskiego. W Brazylii Carlos spędził 1,5 roku. W tym czasie pomógł ekipie z São Paulo wywalczyć tytuł mistrzów kraju. Sezon przypieczętował zdobyciem 20 goli i statuetki dla najlepszego piłkarza ligi.
Przy okazji po raz trzeci z rzędu wybrano go najlepszym graczem występującym na kontynencie południowoamerykańskim. Na stałe zadomowił się również w seniorskiej reprezentacji Albicelestes. Mimo wszystko przysparzał klubowym działaczom równie wiele trosk, co radości. Latem 2006 roku został powołany do drużyny narodowej, udającej się na Mistrzostwa Świata w Niemczech, gdzie ekipa prowadzona przez José Nestora Pegermana odpadła po meczu ćwierćfinałowym, ulegając gospodarzom imprezy w konkursie rzutów karnych. W tym czasie trwał również sezon ligowy w Brazylii, gdzie pod nieobecność Teveza Corinthians przegrało 7 z 8 rozgrywanych spotkań. To pokazało, jak mocno ekipa São Paulo jest uzależniona od swojej największej gwiazdy. Apacz potwierdził tę tezę, strzelając wyrównującego gola ekipie Fortaleza już w pierwszym spotkaniu ligowym po powrocie z mundialu. Pokazał jednak przy tym swój trudny charakter. Pogrążone w kryzysie Corinthians było ostro krytykowane przez zawiedzionych ich postawą fanów. Sfrustrowany tą sytuacją Carlos postanowił podbiec do trybuny zajmowanej przez własnych kibiców i uciszył ich poprzez gest palca przyłożonego do ust. Nie była to pierwsza sytuacja, kiedy to porywczy Argentyńczyk prowokował widownię. Jeszcze w czasie gry w koszulce Boca, podczas jedynego Super Classico, celebrował zdobycie gola, udając kurczaka. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że właśnie mianem kurczaków fani Boca prześmiewczo określali sympatyków River Plate. Wówczas Tevez otrzymał czerwoną kartkę za swoje zachowanie. Prowokacje Apacza nie były jedynym grzechem, który Argentyńczyk miał na sumieniu. Carlos nie potrafił znaleźć wspólnego języka z opiekunem Corinthians, Emersonem Leao. Ten pozbawił go nawet kapitańskiej opaski, którą Tevez przez jakiś czas zakładał na ramię. Trener tłumaczył to posunięcie faktem, że język portugalski Carlosa nie jest na tyle płynny, by mógł on bezproblemowo komunikować się z kolegami na boisku. Na swojego gwiazdora źli byli także brazylijscy fani, którzy za wspomniany gest wymierzony w ich stronę skopali auto zawodnika, gdy ten wyjeżdżał ze stadionu. W dodatku na młodą argentyńską gwiazdę coraz większe zapędy miały kluby z Europy, a sam Tevez nie ukrywał chęci zmiany otoczenia. Zdecydowałem się opuścić Brazylię. Klub nie wywiązał się ze złożonych mi obietnic, a moja rodzina nie czuje się tutaj szczęśliwa. 31 sierpnia 2006 roku, w ostatnim dniu okna transferowego, Carlos Tevez wylądował w Londynie i podpisał kontrakt z jednym z tamtejszych klubów. Nie była to jednak ani Chelsea, ani Arsenal, ani nawet Tottenham. Argentyńczyk parafował umowę z West Ham United. Wraz z nim uczynił to jego rodak, Javier Mascherano, który także wcześniej reprezentował barwy Corinthians. Nazwiska dwóch młodych mistrzów olimpijskich przewijały się w kontekście wielu bardziej utytułowanych klubów, w związku z czym ich przeprowadzka na Upton Park stanowiła spore zaskoczenie. Transakcja ta była jednak elementem bardziej skomplikowanego dealu. Grający w barwach Corinthians, Tevez de facto nie był piłkarzem tego klubu. Zarówno prawa do Carlosa, jak i Mascherano posiadała firma Media Sport Investment, której szefem był pochodzący z Iranu biznesmen Kia Dżurabcian. Z tylnego siedzenia zarządzał nią jednak Boris Bierezowski, rosyjski oligarcha o, powiedzmy delikatnie, nie najlepszej reputacji. MSI od jakiegoś czasu kręciło się przy Corinthians, któremu firma Dżurabciana pomogła wydostać się z długów. W zamian biznesmeni czerpali profity z transferów zawodników. Tevez i Mascherano zostali w gruncie rzeczy jedynie wypożyczeni do West Hamu z Media Sport Investment. Młoty dzięki temu musiały płacić tylko połowę ich wynagrodzenia. W dodatku Dżurabcian miał w owym czasie zakusy na to, by West Ham stał się jego własnością i sondował możliwość zakupu klubu z Upton Park, w czym pomagać miał mu słynny superagent Pini Zahavi. Z tych potężnych planów ostatecznie nic nie wyszło. W dodatku MSI wkrótce zerwało współpracę z Corinthians, po tym jak na firmę Dżurabciana padło podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy przy użyciu brazylijskiego klubu. Do tego tematu jeszcze za chwilę wrócimy. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
W tak kontrowersyjnych okolicznościach Tevez i jego partner z drużyny zameldowali się na pokładzie okrętu z Upton Park. Szemrane biznesy połowicznie wyjaśniały, jakim cudem West Ham stać było na zatrudnienie tak gorących nazwisk. Można również było się spodziewać, że młoty posłużą Argentyńczykom jedynie za trampolinę, z której wybiją się do lepszych klubów. Początkowo jednak Apacz nie wykorzystywał nadarzającej się okazji. West Ham spisywał się mizernie, a napastnik dostosowywał się poziomem do gry reszty drużyny. Swojego pierwszego gola na angielskich boiskach strzelił dopiero po 6 miesiącach, które minęły od jego debiutu. I gdy fani na Upton Park nie wierzyli już w jego odrodzenie, stawiając na nim krzyżyk, Tevez wreszcie odpalił. W ostatnich 10 kolejkach ligowych sezonu 2006-2007 pokonał bramkarzy rywali 7-krotnie. Do tego dołożył w tamtej kampanii 3 asysty. Bilans ten stanowił znaczącą cegiełkę, która pomogła West Hamowi uratować się przed spadkiem z Premier League. W nagrodę fani londyńskiego zespołu wybrali go graczem roku. Gorzej przygody z młotami będzie wspominał Mascherano, który zagrał w barwach ekipy z Upton Park zaledwie 7 razy, gdyż kolejni menedżerowie woleli stawiać na bardziej doświadczonych Nigela Rio Cookera i Aidena Mullinsa, co z perspektywy czasu brzmi dość absurdalnie. Niewiele zabrakło jednak, aby West Ham zleciał z ligi przy zielonym stoliku. Władzom Premier League nie spodobało się, że przy transferze Argentyńczyków brał udział podmiot prywatny, co miało być niezgodne z ówczesnym regulaminem ligi. Ostatecznie decydenci nałożyli na młoty tylko karę finansową, co z kolei nie spodobało się zdegradowanemu Sheffield United. Swąd ciągnący się za transferem reprezentantów Albi Celestes czuć było jeszcze przez długi czas, a cała telenowela z nim związana mogłaby posłużyć za scenariusz osobnego podcastu. Finalnie zarówno West Ham, który musiał wypłacić Sheffield rekompensatę wynoszącą około 20 milionów funtów, jak i Corinthians, które w 2007 roku zostało zdegradowane z ligi, nie mogą wspominać dobrze współpracy z firmą MSI. W dodatku, z początkiem sezonu 2007-2008 w zespole z Upton Park nie było już ani Teveza, ani Mascherano. Ten drugi udał się na Anfield, by tam uczynić krok w kierunku wielkiej kariery. Natomiast nasz dzisiejszy bohater wybrał Manchester, a konkretnie jego czerwoną część. Ta przeprowadzka wiązała się z kolejnym odcinkiem telenoweli, związanej z zawiłościami kontraktowymi Carlosa. Nie będę jednak po raz wtóry wchodził w szczegóły przepychanek na linii MSI West Ham-Manchester. Skupmy się teraz na karierze Teveza, bez wchodzenia w szczegóły nudnej biurokracji. W każdym razie, sumę 10 milionów funtów za transfer Argentyńczyka zgarnęła firma Jurabciana. West Ham dostał jedynie 2 miliony rekompensaty. Warto przy tym dodać, że były gracz Corinthians był jedynie wypożyczony na 2 lata do Czerwonych Diabłów. Formalnie nadal należał do MSI. Na przełomie czerwca i lipca 2007 roku Tevez wziął udział w turnieju Copa America. Tam, napakowana gwiazdami Argentyna, niczym burza, doszła do finału mistrzowskiego turnieju, strzelając po drodze 16 goli w 6 meczach. Marzenie Albicelestes o zdobyciu pierwszego od 20 lat Mistrzostwa Ameryki Południowej strzezło jednak w czasie batalii finałowej, która skończyła się upokorzeniem Argentyńczyków przez Brazylię. Canarinhos zwyciężyli tamten mecz wynikiem 3-0. Tevez wrócił więc do Anglii i zaczął się przygotowywać do nowego sezonu pod okiem Sir Alexa Fergusona. Tam miał wkrótce stworzyć jeden z najskuteczniejszych tercetów w historii Premier League. Siłę ofensywną United w nowym zespole stanowili Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney. Żaden z nich nie przekraczał wówczas jeszcze 23 roku życia. Byli młodzi, piekielnie zdolni i niesamowicie głodni sukcesów. W zakończonym mistrzostwem sezonie ligowym zdobyli 57 z 80 goli strzelonych przez Red Devils. We wszystkich rozgrywkach uzbierali ich 79. Gdy Carlitos powrócił na Upton Park, trybuny powitały go piosenką zaczynającą się od słów „Jest tylko jeden Carlos Tevez”. Wkrótce na stałe w swoim składzie zapragnął go mieć także Ferguson, mówiąc: „On zapewni mi 15 goli zdobywanych w sezonie. Co więcej, będą to ważne gole”.
Pierwszy sezon spędzony na Old Trafford mógł się zdawać dla Argentyńczyka pięknym snem. Poza wspomnianym mistrzostwem Anglii, gracze Fergusona sięgnęli także po triumf w Lidze Mistrzów. W pamiętnym finale na moskiewskich Łużnikach, kiedy to banda z Manchesteru wewnątrz angielskim starciu pokonała, dopiero po rzutach karnych, Chelsea, Apacz otwierał listę zawodników Red Devils, którzy mieli za zadanie pokonać Petra Czecha z 11 metra. Ta sztuka mu się udała. Po stronie ekipy ze Stamford Bridge nie zdołali tego dokonać Terry i Anelka. Triplet United dopełniła wygrana w Pucharze Ligi. W przerwie między sezonami Sir Alex Ferguson stwierdził, że siła rażenia United nadal może być większa, w związku z czym sprowadził na Old Trafford Dimitara Berbatowa. Czerwone Diabły musiały wysupłać z sakiewki 30 milionów funtów, by bułgarski napastnik przywdział trykot ekipy z Manchesteru. Na przeprowadzce byłego snajpera Tottenhamu do United stracił najbardziej Tevez, który musiał zrobić miejsce w składzie nowemu koledze. Próba ulepszenia zabójczego tercetu Ronaldo, Rooney, Tevez wcale nie wzmocniła ofensywy United. Forma Bułgara mogła pozostawiać pewien niedosyt. W dodatku był on przeciwieństwem Teveza. Nie miał zamiaru wypróbować sobie żył na boisku. Był typem piłkarza, który wolał mądrze stać niż głupio biegać. W oczach wielu fanów United, przyzwyczajonych do dającego z siebie na boisku maksimum Teveza, mienił się jako mało ambitny obibok. Na domiar złego rywalizacja i poczucie ograniczonego zaufania ze strony Fergiego podziałało deprymująco na Carlosa, który również obniżył loty w stosunku do jego premierowej kampanii w czerwonym trykocie. Apacz nigdy też nie był tytanem pracy na treningach. Wykonywał na nich absolutne minimum, tak jakby chciał zachować siły na mecz. Ten wybiórczy kodeks pracy i mniej szans na zaprezentowanie swoich umiejętności sprawiły, że Argentyńczyk co prawda zdobył w sezonie 2008-2009 15 goli dla United, ale zaledwie 5 z nich to trafienia, które padły w rozgrywkach ligowych. Być może to sprawiło, że wypożyczenie Teveza z MSI nie przekuło się w transfer definitywny. Długie negocjacje zakończyły się fiaskiem, a Apacz latem 2009 roku opuścił szeregi Manchester United. Nie tyle miałem problem z Tevezem, co z Kiją Dziurawcianem. Miałem cały czas wrażenie, że planuję kolejny ruch dla Teveza i przez to nigdy nie miałem poczucia, że Argentyńczyk należał do United. Miałem wrażenie, że wynajmujemy go tak długo, aż Dziurawczan znajdzie mu lepszą umowę, gdziekolwiek indziej. Tak w swojej autobiografii wspominał kulisy tamtego odejścia Alex Ferguson. Carlosa nie czekała jednak żadna długa podróż. Nie musiał nawet opuszczać miasta. Wkrótce podpisał kontrakt z derbowym rywalem Czerwonych Diabłów, Manchesterem City. Był to pierwszy od dekady transfer pomiędzy oboma zespołami. Obywatele postanowili przywitać swojego nowego zawodnika w taki sposób, by jednocześnie wbić szpileczkę odwiecznemu rywalowi. W czerwonej części miasta postawiono billboard z podobizną Teveza na niebieskim tle i z widniejącym na nim hasłem „Witam w Manchesterze”, co miało sugerować, że latynoski snajper dopiero teraz naprawdę stał się nowym członkiem manchesterskiej społeczności. Cała akcja mocno rozsierdziła menedżera Red Devils. Typowe City, prawda? Malutki klub z malutką mentalnością. Jedyne, o czym potrafią gadać, to Manchester United. Nie potrafią od tego uciec. Odpłacimy im za tę arogancję. Zaatakowali nas. To jedyne, czym jest ta akcja. Oni sądzą, że zabranie Manchesterowi United Carlosa Teveza to ich sukces. Żałosne. Cóż, być może lata upokorzeń ponoszone z rąk derbowego rywala tak mocno dały się we znaki ludziom związanym z City, że ci postanowili w końcu dać upust złym emocjom. Fani United przez ponad 30 lat naigrywali się z rywali z zamiędzy, ostentacyjnie odliczając czas, który upłynął od momentu, kiedy to The Citizens sięgnęli po ostatnie trofeum. Ten stan rzeczy zmienił się między innymi dzięki pojawieniu się w klubie Teveza.
Pompowane w klub przez szejka Mansura pieniądze miały wkrótce uczynić z obywateli drużynę walczącą o najwyższe cele. 29 goli strzelonych już w pierwszym sezonie przez Teveza zwiastowały, że na City of Manchester Stadium pojawił się nowy idol, który ma poprowadzić klub ku sukcesom. Te pojawiły się już w kolejnym sezonie. Zdobyty przez podopiecznych Roberto Manciniego Puchar Anglii był pierwszym trofeum wywalczonym przez obywateli od 1976 roku. Natomiast najniższy stopień podium, które City zajęło w sezonie ligowym, było najlepszym wynikiem tego zespołu w erze Premier League. Tevez był boiskowym ojcem chrzestnym udanej kampanii Manchesteru. 20 goli strzelonych przez niego w lidze pozwoliło mu sięgnąć po koronę króla strzelców, którą współdzielił z Dimitarem Berbatowem. Mancini, nie chcąc popełnić błędu Fergusona, postanowił podarować Tevezowi opaskę kapitana, co miało pokazać, jak ważną rolę Argentyńczyk odgrywa w jego zespole i że cieszy się jego 100% zaufaniem. Jeżeli chodzi o boiskowe poczynania, Apacz absolutnie zasługiwał na to wyróżnienie. Niezłomna postawa w czasie gry kontrastowała jednak z wybrykami Teveza poza murawą. Pierwszą wpadkę zaliczył już w czasie fety, która odbywała się po zdobyciu Pucharu Anglii przez Manchester City. Wówczas dał się sfotografować fotoreporterom, dzierżąc w ręce transparent z napisem RIP Fergie. Była to odpowiedź Teveza na zaczepkę Alexa Fergusona, który stwierdził w jednym z wywiadów, że Manchester City zdobędzie jakieś trofeum po jego trupie. Wzajemne prowokacje z ludźmi związanymi z czerwoną częścią Manchesteru zdarzały się częściej. W styczniu 2010 roku, w czasie meczu półfinałowego Pucharu Ligi, Tevez po jednej ze strzelonych przez siebie bramek podbiegł do Garego Neville'a, by zamanifestować radość i tym samym odegrać się na obrońcy Czerwonych Diabłów. Była to odpowiedź na słowa wypowiedziane przez Neville'a w jednym z przedmeczowych wywiadów, kiedy to stwierdził, że Carlos nie był wart pieniędzy, które klub musiałby wydać na jego utrzymanie, gdyby przedłużył z nim kontrakt. Gary nie pozostał obojętny na prowokację Argentyńczyka i pozdrowił go środkowym palcem. Zresztą ten gest dobrej woli Manciniego w postaci przekazania Carlosowi opaski wcale nie był symbolem zażyłości, jaka ich łączyła. Pomiędzy Włochem i Argentyńczykiem często sypały się iskry. Apacz potrafił zanegować zasadność dwóch treningów dziennie, organizowanych przez opiekuna obywateli, twierdząc, że jedna jednostka w zupełności by wystarczyła. Świadkowie twierdzą, że w czasie jednych z zajęć obaj panowie byli bliscy pobicia się. Tevez czarę goryczy przelał jednak w czasie spotkania Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi, kiedy to miał odmówić włoskiemu trenerowi udania się na rozgrzewkę. W tamtym momencie Mancini zakomunikował Carlosowi, że jego dni w ekipie z Manchesteru są policzone. Rola Argentyńczyka w drużynie faktycznie została zmarginalizowana i można było zacząć się zastanawiać, czy Tevez jeszcze kiedykolwiek przywdzieje błękitny trykot. Jego udział w zdobyciu pierwszego od 44 lat mistrzostwa dla The Citizens był znikomy. Do łask powrócił dopiero w końcówce sezonu, kiedy to popisał się m.in. zdobyciem hat-tricka w starciu z Norwich City. Jednakże niebieska część Manchesteru miała już w tym momencie nowego idola. W buty Teveza wskoczył jego rodak Sergio Aguero, którego gol w końcówce spotkania z Queen's Park Rangers dał obywatelom upragniony tytuł. W kolejnym sezonie Tevez ponownie stał się ważnym elementem zespołu. Aż 28-krotnie wychodził w pierwszym składzie na mecze ligowe. Przełożyło się to jednak na 11 goli. Było nieźle, ale o wynikach strzeleckich z dwóch pierwszych sezonów spędzonych w City można było tylko pomarzyć. Na domiar złego obywatele nie zdołali obronić mistrzowskiego tytułu, który po raz ostatni, jak dotąd, powędrował na konto ich rywala z zamiedzy. Po raz kolejny kompletną klapą okazał się również start The Citizens w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie ekipa Manciniego nie zdołała nawet wyjść z grupy. Włoski menedżer przepłacił to niepowodzenie utratą stanowiska. Również dla Argentyńczyka sezon 2012-13 okazał się ostatnim spędzonym w drużynie z Etihad Stadium. Łączny bilans snajpera w niebieskiej części Manchesteru wyniósł 148 spotkań i 73 gole.
Latem 2013 roku, po 7 latach spędzonych na Wyspach Brytyjskich, Tevez postanowił w końcu zmienić klimat. Wyścig o podpis charakternego piłkarza wygrał Juventus, który za transfer reprezentanta Albicelestes zapłacił 10 milionów funtów. Jak za piłkarza tej klasy, była to cena iście okazyjna. Szczególnie, że Carlos przenosił się do Turynu, by pełnić tam rolę jednego z liderów, starej damy. Sztab szkoleniowy Juve zdawał sobie sprawę z tego, że wydobycie wszystkiego, co najlepsze z Apacza, wiąże się z powierzeniem mu jak najważniejszej pozycji w zespole. Obdarzony zaufaniem Tevez zawsze dawał z siebie wszystko to, co najlepsze. Wkrótce na boiskach Serie A zobaczyliśmy tę wersję Carlosa, którą kibice kochali oglądać najbardziej. Sumiennie przepracował okres przygotowawczy, dzięki czemu jego pucołowata sylwetka z końca przygody w Premier League przeobraziła się w ciało profesjonalnego sportowca. Natomiast kiedy Argentyńczyk pojawiał się na murawie, fani Juve mogli być pewni, że ten wstępuje na wojenną ścieżkę i będzie polował na kolejne skalpy. Na boisku widzieliśmy zdeterminowanego pitbulla, najlepszą możliwą wersję Teveza. W dodatku okres spędzony w Juventusie to w końcu czas, kiedy przestał być gwiazdą kolejnych skandali. Uspokoił się i skupił wyłącznie na grze. Pierwszy sezon spędzony w ekipie z Piemontu zakończył się zdobyciem 19 goli w lidze. Jego uwieńczeniem było sięgnięcie po Scudetto. Mimo to z końcem sezonu zarząd klubu postanowił pożegnać się z trenerem Antonio Conte. Jego miejsce zajął Massimiliano Allegri, a głównym celem postawionym przed nowym opiekunem starej damy było poprawienie wyników klubu w europejskich pucharach. Byłemu trenerowi AC Milan udało się zrealizować wyznaczone mu zadanie. Pozycja Teveza przy Allegrim nadal była niepodważalna, dzięki czemu reprezentant Albicelestes poprawił jeszcze swoje wyniki strzeleckie. Druga kampania, którą rozegrał w koszulce w biało-czarne pasy, zaowocowała zdobyciem 29 goli we wszystkich rozgrywkach. Turyńczycy obronili mistrzostwo Włoch. Dodatkowo sięgnęli po Coppa Italia i awansowali do finału Ligi Mistrzów, gdzie musieli jednak uznać wyższość Barcelony, którą napędzał ofensywny tercet Messi, Neymar, Suarez. Pomimo braku zwycięstwa nad Blaugraną i braku możliwości dopisania do CV drugiego pucharu Champions League, latynoski snajper mógł zaliczyć 2 lata spędzone w Piemoncie do udanych. Fani Juve dwukrotnie wybierali go graczem sezonu. W 2015 roku natomiast został wybrany najlepszym piłkarzem całej Serie A. Na kolejne lata podbijania Europy nie miał już jednak ochoty. Za bardzo stęsknił się za ojczyzną i uznał, że najwyższa pora wracać do domu. Być może wpływ na tę decyzję miała sytuacja z 2014 roku, kiedy to ojczym Carlosa został porwany przez nieznanych sprawców, którzy zażądali za jego uwolnienie okupu. Segundo Tevez ostatecznie wrócił na łono rodziny. Nieoficjalnie mówi się, że porywacze otrzymali za to 400 tysięcy pesos. Po odejściu z Juve przeniósł się do klubu, z którego wypłynął w szeroki świat. W 2015 roku, po 11 latach rozłąki, powrócił do Buenos Aires, by znów zagrać w barwach Boca. Pobyt w Argentynie przedzielony jest jeszcze jednym zagranicznym epizodem Teveza. Nieco ponadrocznym pobytem w chińskim Shanghai Shenhua, gdzie co prawda zdobył Puchar Chin, ale w szerszej perspektywie jego pobyt w państwie środka okazał się być kosztowną klapą. Gdy Carlos podreperował stan konta, znowu mógł powrócić do ukochanego Boca Juniors. Marzec 2020 roku. Ostatnia kolejka Ligi Argentyńskiej. Na La Bombonerze Boca podejmuje Gimnazję La Plata. Dochodzi 71. minuta spotkania. Na tablicy wyników widnieje bezbramkowy remis. W równoległym meczu River Plate remisuje z Atletico Tucumán 1-1. Takie rezultaty pozwalają pozostać derbowemu rywalowi gospodarzy na prowadzeniu w tabeli. Jeśli Boca chce zdobyć tytuł mistrzowski, musi przełamać defensywę rywali. W tym momencie sprawy w swoje ręce bierze Carlos Tevez. Przyjmuje piłkę przed polem karnym rywala i oddaje soczysty strzał w kierunku bramki Gimnazji.
Piłka prześlizguje się po rękawicach bramkarza gości i ląduje w siatce. La Bombonera wybucha w szale radości. Strzelec gola co sił biegnie do wysokiego płotu, oddzielającego trybuny od murawy, by wskoczyć na siatkę i świętować to trafienie razem z ultrasami Boca Juniors. Na twarzy Apacza widać ekstazę, mieszającą się z szałem bitewnym. Mistrzostwo wędruje na konto Boca. Wspaniały epilog, dopisany do biografii Argentyńczyka przy końcu piłkarskiej drogi. Nie wiem, ile mam tytułów, ale ten jest najważniejszy. Ich zdobywanie trzyma mnie przy piłce. Wciąż jestem głodny kolejnych. I pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej fani klubu ze stolicy Argentyny stawiali na nim krzyżyk. Tevez wrócił z Chin pozbawiony dawnej determinacji i chęci do gry. Dawał swojemu klubowi niewiele. Nie dbał o siebie. Nie czuł, że klub też na niego liczył. Odpuszczał jak wtedy, gdy jego pozycja była zagrożona przez Berbatowa czy Aguero. W pewnym momencie odbył rozmowę z Juanem Carlosem Riquelme, który wprost go zapytał, czy w ogóle ma jeszcze ochotę na dalszą grę. Dla mnie to były 3 lata walki w głowie. Pojechałem do Chin i nie mogłem już wrócić na swój poziom. Pracowałem, żeby wydostać się ze studni, ale ona wydawała się nie mieć końca. Wróciłem do swoich korzeni i czułem się tak samo jak wtedy, gdy zaczynałem grać w piłkę. Znów zacząłem walczyć jak dzieciak. Odnalazłem szczęście. Teraz fizycznie czuję się bardzo dobrze. Nigdy nie czułem się, jakbym był już na emeryturze. W listopadzie ubiegłego roku zapowiedział, że po sezonie zakończy przygodę z piłką. Planuje zająć się karierą polityczną, chociaż my pewnie będziemy woleli go pamiętać jako genialnego piłkarza. Dla wielu fanów futbolu z Argentyny to on, a nie Lionel Messi, stanowił następcę Diego Maradony. Jego rodakom łatwiej było się utożsamiać z chłopakiem wychowanym w biednej dzielnicy, wiecznym buntownikiem, przystającym do archetypu Pibe. Ułożony i pochodzący z dobrego domu Messi praktycznie całą karierę spędził w Europie. Carlos powrócił do korzeni. Powrócił do Boca i dał temu klubowi upragniony tytuł. Prawdziwy chłopak z sąsiedztwa. O jego wyjątkowym statusie w kraju niech świadczy fakt, że to nie Maradona czy Messi doczekali się serialu fabularnego, który powstał na podstawie ich młodzieńczego życiorysu. Apache, historia Carlosa Teveza, został dość pozytywnie przyjęty przez krytyków i zbiera pochlebne opinie. Obejrzeć go można na Netflixie. Niestety nie zapłacili mi za to lokowanie, ale jeśli słucha mnie ktoś z Netflixa, to wiecie jak mnie znaleźć. Trudny charakter przysparzał mu wielu problemów. Zmarły w zeszłym roku Alejandro Sabella nie zabrał go na mundial w Brazylii. Obaj panowie byli ze sobą pokłóceni, co sprawiło, że Tevez wyleciał poza nawias drużyny narodowej na ponad 3 lata. Ominęła go szansa występu w wielkim finale World Cup. Być może Albicelestes, wzmocnieni Apachem, pokonaliby wówczas Niemców. Możemy gdybać. 76 spotkań i 13 goli. To ostateczny bilans spotkań Carlitosa w reprezentacji. Wayne Rooney, zapytany kiedyś przez dziennikarza o najlepszego partnera w ataku, z jakim przyszło mu kiedykolwiek grać, mógł wybierać z całej gamy wielkich snajperów. Ronaldo, Van Nistelrooy, Berbatov, Van Persie czy Ibrahimović. Nie miał jednak wówczas żadnych wątpliwości. Bez chwili zastanowienia odpowiedział. Carlos Tevez. Moi drodzy, jestem ciekaw, z jakim klubem wy utożsamiacie Teveza. Chodzi mi o takie pierwsze skojarzenie. United, City, a może Juve. U mnie jest to zdecydowanie Manchester City, ale jestem ciekaw, jak to wygląda u was. Dajcie znać w komentarzach na YouTube pod tym odcinkiem. Dziękuję wam jednocześnie za każdą aktywność, ponieważ dzięki temu dokładacie cegiełkę do rozwoju podcastu. To wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia.